Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii III RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna na kapitalbook.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. No to mieliśmy wybory samorządowe i dzisiaj możemy już obserwować ich oficjalne wyniki, które Państwowa Komisja Wyborcza podała. Szczerze powiedziawszy, zupełnie mnie wyniki tych wyborów nie zaskoczyły, tym bardziej w dwóch największych bastionach lewactwa w Polsce, czyli w Warszawie i w Gdańsku, bo w Warszawie prezydentem będzie nadal Rafał Trzaskowski, a w Gdańsku nadal prezydentką, bo tak to się chyba teraz będzie nazywać, będzie Aleksandra Dulkiewicz. To przypomina mi to powiedzenie Tomaso Giuseppe di Lampedusa, który mówił, że wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. I właśnie w Polsce po wyborach samorządowych wszystko zostaje po staremu. Zmienią się tylko twarze osób będących beneficjentami tego systemu, ale nie zmieni się sam system i cały system ze wszystkimi swoimi patologiami, aczkolwiek w wielu przypadkach z trochę innymi twarzami przechodzi i zostaje. Ja muszę przyznać, że trochę się spodziewałem tego wyniku, bo nie było żadnego symptomu mówiącego o tym, że wybory samorządowe mogą coś zmienić. Zresztą, jakby wybory miały coś zmienić, to już dawno zostałyby zakazane, moim zdaniem. Natomiast nie rozumiem jednej rzeczy wśród polskich wyborców. Otóż polski wyborca ma taką dziwną skłonność do narzekania na polityków na szczeblu centralnym i samorządowym, po czym głosowania na tych, którzy robią rzeczy z powodu których on krytykuje. Cóż takiego nas denerwuje w samorządach? No, przede wszystkim ta opresyjna polityka wymierzona w kierowców. To widać w Warszawie szczególnie. Pan Rafał Trzaskowski przecież zwariował. Ja uważam, że pan Rafał Trzaskowski to jest psychopata gorszy niż Macierewicz. Przecież jeżeli się spojrzy na to, co on wyprawiał w Warszawie przez ostatnie lata, to włosy stają dęba na głowie. To jest polityka wymierzona przede wszystkim w kierowców. Ja nie wiem, skąd u pana Trzaskowskiego taka patologiczna, psychopatyczna wręcz nienawiść do kierowców. No cóż mu ci kierowcy zawinili, którzy sobie chcą normalnie jeździć po Warszawie. Ja teraz zresztą zwracam uwagę na to i możecie państwo mnie trzymać za słowo, że apogeum nienawiści Rafała Trzaskowskiego do kierowców jeszcze przed nami, że za chwilę nie tylko powiększy się strefa płatnego parkowania. Zwróćcie państwo uwagę, jak potężna jest teraz strefa płatnego parkowania w Warszawie, de facto już wokół tej, wewnątrz od tej tak zwanej wewnętrznej obwodnicy, czyli od ulicy Prymasa Tysiąclecia do centrum i dalej na Pragę. I jak tak dalej pójdzie, to za chwilę pan Rafał Trzaskowski postawi parkomaty jeszcze nam w prywatnych garażach, nawet na obrzeżach Warszawy. Może się i tak przecież stać. Ja rozmawiałem w ostatnich miesiącach, latach z setkami ludzi mieszkającymi w Warszawie i z moimi znajomymi i z takimi, których przypadkowo spotykałem, na przykład z taksówkarzami, jak ostatnio tam miałem okazję raz czy drugi jechać taksówką. I nie, szczerze powiedziawszy, no nie widziałem większych krytyków rządów Trzaskowskiego w Warszawie niż taksówkarzy. No i teraz co? Na kogo taksówkarze głosują? Na tego samego Trzaskowskiego, którego tak krytykują. Przedsiębiorcy, prawda, rodzice. No, rodzice, którzy powinni być zainteresowani tym, żeby ich dzieci miały dobrą, fajną edukację, głosują na Trzaskowskiego, który tą edukację niszczy, prawda? Ludzie płacący podatki w Warszawie głosują na człowieka, który Warszawę zadłużył. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale zadłużenie miasta stołecznego Warszawy na koniec poprzedniego roku, czyli roku 2023, przekroczyło 10 miliardów złotych. To jest coś niebywałego. To jest zadłużenie, jakiego w historii miasta stołecznego Warszawy jeszcze nie było. Rekordowe zadłużenie. A dlaczego? Bo pieniądze wydawane są na bzdury. Bo mamy tutaj do czynienia w mieście stołecznym Warszawa z nieprawdopodobnym marnotrawstwem, z wydawaniem pieniędzy na jakieś kampanie społeczne potrzebne, jak psu piąta noga, na jakieś podejrzane tam inwestycje, etc., etc., etc. No zresztą tutaj jest taki układ, moim zdaniem, no nie chcę mówić korupcyjny, ale no co najmniej dwuznaczny, polegający na tym, że miasto stołeczne Warszawa zleca kampanie reklamowe, tam między innymi na przystankach, różne plakaty, afisze i tak dalej, firmie należącej do Agory,
która jest wielką tubą propagandową Koalicji Obywatelskiej, której prominentną postacią jest Rafał Trzaskowski, także to pomijam. No i teraz rodzi się pytanie, czy ci, którzy narzekają tak na to, na rosnące ceny w Warszawie, na problemy z wynajmem nieruchomości, na te wszystkie utrudnienia, to na kogo oni głosowali? No, domyślam się, że pewnie większość zagłosowała bohatersko na Rafała Trzaskowskiego i będziemy mieli do czynienia z tą patologią zupełnie dla mnie niezrozumiałą, że przeciętny człowiek krytykuje, prawda, rzuca bluzgami pod adresem Rafała Trzaskowskiego, mając do niego pretensje, słuszne zupełnie, za setki tysięcy złych rzeczy, które idą w Warszawie, po czym idzie zagłosować na Rafała Trzaskowskiego, żeby robił to samo albo nawet gorzej i głupiej, ogłupiony propagandą, że jeżeli będzie nie Trzaskowski, to będzie ktoś z PiS-u, jak nie ktoś z PiS-u, to ktoś z PSL-u i tak dalej, i tak dalej. No ja szczerze powiedziawszy zupełnie odcinam się od takiej propagandy. Ja wcale nie uważam, że alternatywą dla Platformy musi być PiS, a alternatywą dla PiS-u musi być Platforma, tylko uważam, że alternatywą dla postkomunizmu jest normalność i tyle. No i szkoda, że ma tak mało wyborców, głosuje za normalnością. No, ugrupowania patriotyczne też nie miały specjalnego szczęścia w Warszawie, no bo kandydatem Konfederacji był Przemysław Wipler, no skandaliczna zupełnie nominacja. Ja mam nadzieję, że ten układ Mentzen-Wipler przestanie za chwilę już rządzić częścią Konfederacji, bo działa tylko na jej szkodę. No, Korwin-Mikke jak zwykle, prawda, w swoim stylu piętnujący głupoty i przechodzący samego siebie w mistrzostwie do zrażania do swoich własnych idei, nawet tych, którzy są do nich najgłębiej przekonani. Także w Warszawie wszystko pozostaje po staremu, w Gdańsku wszystko pozostaje po staremu, w Łodzi wszystko pozostaje po staremu, w Krakowie ustępuje Jacek Majchrowski, ale też wszystko będzie po staremu, także wiele się zmieni, żeby wszystko zostało po staremu. Co mnie dziwi, ogromna ilość Polaków nie widzi w ogóle wagi wyborów samorządowych. Uważa, że to takie wybory, co to nie mają żadnego znaczenia. Mają znaczenie, bo wybory samorządowe mają wpływ na nasze życie codzienne w bardzo wielu aspektach. No jeżeli władzę w samorządzie pełni psychol, taki właśnie jak pan Trzaskowski, to ma ogromną ilość możliwości utrudniania nam życia jako kierowcom, jako rodzicom, prawda, jako zakupowiczom, jako spacerowiczom, jako rowerzystom i tak dalej, bo przecież na przykład wójt, czy burmistrz, czy starosta, czy prezydent miasta, oni odpowiadają choćby za infrastrukturę, prawda, więc jeżeli mamy do czynienia z tymi dziadowskimi remontami, które trwają latami, nie kończą się, mówię o remontach dróg, prawda, no to kto za to odpowiada? No lokalny działacz samorządowy, lokalny tam wójt czy prezydent miasta. Jeżeli mamy do czynienia z dziadostwem, z bałaganem w szkołach, to kto za to odpowiada? No też lokalny tam starosta, wójt czy burmistrz miasta. Jeżeli mamy do czynienia z problemami tam administracyjnymi, czy z problemami uzyskania zgody na warunki zabudowy, czy jeszcze coś innego, to są dziesiątki tysięcy takich spraw codziennych, no to też wszystko jest w gestii samorządów. Także to nie jest tak, że wszystko jedno, kto będzie burmistrzem, bo nic się nie zmieni. Nie, to od tego, kto będzie w naszym mieście wójtem, czy burmistrzem, czy prezydentem, zależy bardzo dużo aspektów naszego codziennego życia. I to niestety, ponieważ wybieramy sobie w większości Polski socjalistów do władzy, to te utrudnienia narastają, a nie znikają. I ci z Państwa, którzy głosujecie na postkomunistów w wyborach samorządowych, to nie miejcie potem pretensji, jak na przykład likwiduje się Wam parkingi, żeby je zamienić na jakieś bzdurne skwery imieniem tam Rainbow Jastych wokół fontanny niepotrzebnej i nie można zaparkować samochodu, albo jak się Wam strefy płatnych parkingów wprowadza tam, gdzie one nie mają żadnego sensu, poza tym, że władza samorządowa chce wyrzucić kierowców albo ich złoić z pieniędzy, albo że nie ma pieniędzy na remonty szkół, czy remonty dróg, czy remonty kanalizacji, czy czegokolwiek tam innego, bo za to są pieniądze na jakieś kompletne głupoty, nikomu do niczego niepotrzebne, prawda? To jest właśnie waga samorządów. Ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby samorządy miały większą władzę, ale żeby też była odpowiedzialność. To znaczy, ja uważam, że część obowiązków administracji państwowej powinna przejść z władz centralnych na samorządy. Ja na przykład uważam, że
powinna zostać połączona policja ze Strażą Miejską w jedną formację zajmującą się zwalczaniem takiej drobnej przestępczości, patrolowaniem ulic, interwencjami w sytuacjach kryzysowych, prawda, tam jakiejś przemocy czy czegoś. I ta instytucja powinna podlegać wójtowi, a policja zajmująca się zorganizowaną przestępczością, coś a la Centralne Biuro Śledcze, powinno podlegać premierowi, prawda? Natomiast jak zrobić to, żeby w Polsce samorządami kierowali ludzie uczciwi? Otóż no to jest jeden sposób, którego nikt w Polsce nigdy się nie ośmielił wprowadzić. Mianowicie to powinno polegać na współodpowiedzialności finansowej wyborców za decyzje ich włodarzy. To znaczy, ja uważam, że wybory samorządowe powinny być proporcjonalne, ale w takim sensie, że powinni w nich brać udział tylko posesjonaci, czyli tylko ci, którzy na terenie konkretnej gminy mają swój majątek. Jeżeli ja mam majątek na przykład na terenie Warszawy, a mieszkam gdzieś indziej, to powinienem głosować tylko w tej miejscowości, gdzie mam majątek, a nie tam, gdzie mieszkam. To jest bardzo ważna rzecz. I teraz jak to zrobić, żeby to działało dobrze? No, otóż wartość wszystkich nieruchomości powinna zostać zsumowana, dałoby to jakąś tam kwotę X i każdy właściciel nieruchomości miałby prawo oddać, jego głos byłby tyle wart, ile procent w całej wartości nieruchomości wynosi jego nieruchomość. Czyli jeżeli ja mam dom wart 500 000 zł, a wszystkie nieruchomości na terenie gminy warte są na przykład 100 000 000 zł, to ja mam 0,5% głosu, prawda? No i wtedy mój głos to jest tam wart 0,5%, a ktoś, kto ma nieruchomości za 2 miliony, to ma 2% i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób ten system promowałby tych, którzy mają nieruchomości na terenie takiej gminy, czyli tych, którzy są najbardziej zainteresowani rozwojem takiej gminy. I teraz to jest jeszcze kij, który powinien mieć drugi koniec, bo jeżeli włodarz takiej gminy zacznie zaciągać długi w imieniu tej gminy, to za te długi powinni odpowiadać ci, którzy mają tam właśnie prawo głosu i ci, którzy mają nieruchomości, w takiej samej proporcji, w jakiej głosowali. Czyli jeżeli jakiś bałwan w mojej gminie zaciągnie dług, to mnie ten dług wtedy w 0,5% obciąża. Czyli potem bank, komornik może przyjść do mnie i powiedzieć: panie Leszku, 100 milionów pożyczyliśmy wójtowi, który w pańskiej gminie rządził, pan ma w tej gminie 0,5% udziału w majątku tej gminy, to jest pan, więc proszę bardzo, 500 000 tutaj oddać. I taki system doprowadziłby do tego, że ci posesjonaci by patrzyli przez szkło powiększające niemalże na swoich kandydatów i wybieraliby tylko ludzi odpowiedzialnych. I to by spowodowało, że po pierwsze ci ludzie odpowiedzialnie zarządzający finansami, by nie wydawali pieniędzy na bzdury, na jakieś, prawda, zmiany nazw z niepoprawnych politycznie na poprawne politycznie, że zajmowaliby się tym, żeby ta gmina, żeby tam nieruchomości miały większą wartość, czyli by inwestowali w infrastrukturę, w drogi, w kanalizację, etc., etc., w rzeczy potrzebne. I byłoby wiadomo, że jeżeli taki wójt będzie działał na niekorzyść mieszkańców, to zdenerwowani mieszkańcy wezmą i go odwołają, bo też powinna być procedura odwołania takiego wójta. Także tak to powinno tak naprawdę działać. Mam nadzieję, że kiedyś tego systemu doczekamy i samorządy, zamiast być takim matecznikiem rozmaitych afer, zwłaszcza finansowych, z wyprowadzaniem, z wyłudzaniem pieniędzy przez samych swoich, to będą jednostkami publicznymi, które będą rzeczywiście służyć obywatelom na poziomie gmin, na tym poziomie najniższej władzy. Dziękuję Państwu serdecznie. To tyle moich refleksji po wyborach samorządowych. Jak zwykle zachęcam Państwa do lektury mojej książki Zabić komendanta. To jest drugie wydanie mojej książki, która po raz pierwszy ukazała się 11 lat temu. Książka rozbudowana, rozszerzona o różne nowe wątki, które w międzyczasie wyszły. Książka, bez której nie można zrozumieć realiów Polski lat 90. i realiów postkomunizmu. Wszystkich serdecznie zachęcam. Będę też tą książkę sprzedawał na najbliższych targach książki, które odbędą się we Wrocławiu. 27 kwietnia od 10 do 20 spotykamy się w budynku NOT, w auli głównej NOT przy ulicy Piłsudskiego 74 we Wrocławiu. Będzie cała plejada znamienitych autorów. I ja jako organizator zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam też Państwu, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, detektywów, analityków, prawników, którzy pomagają Państwu rozwiązywać różne problemy, jakie niesie Wam polska rzeczywistość.
Przypominam też Państwu, że zbliżam się do 60 tysięcy subskrybentów, także bardzo proszę, nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Bardzo proszę o komentowanie, lajkowanie, udostępnianie moich podcastów, bo im więcej tych lajków, łapek w górę, udostępnień i komentarzy, tym szerzej YouTube moje podcasty udostępnia. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, zostawiam w opisie filmu linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite oraz numer mojego rachunku bankowego. Wszystkim serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.